No i jesteśmy teraz na pikniku osiedlowym, który organizuje osiedle Psiepole Widawa i bardzo wspieramy tutaj ich w tym pikniku, to znaczy Szkolny Związek Sportowy. Mamy różnych stacji i oferujemy tutaj głównie takie rekreacyjne i sportowe zajęcia dla najmłodszych. Jest tutaj boisko do hokeja, boisko do piłki nożnej, mogą sobie dzieci strzelać z łuku, mogą sobie pograć badmintona. Jest też punkt pierwszej pomocy, w której dzieci uczą się, jak udzielać pierwszą pomoc w razie wypadków. Także dzieci, mi się wydaje, pięknie tutaj sobie korzystają z naszej oferty. Dzisiaj nasz program Trener Senioralny organizuje na festynie na Zawidawiu turniej w bóle. Jest to turniej potocznie nazywany w petance triplety, w którym gra 6 drużyn trzyosobowych. No dzisiaj po raz pierwszy mamy naszych gości z Ukrainy, z tego bohaterskiego miasta Mariupola. Szkolny Związek Sportowy, patron naszego trenera senioralnego, od 2017 roku, od Igrzysk War Games, które były we Wrocławiu, propaguje tą dyscyplinę również w szkołach i w najbliższym czasie odbędą się igrzyska szkolne i tam petanka będzie jedną z tych dyscyplin, którą młodzież będzie prezentować.